Hey guys, witajcie w nowym odcinku na moim kanale, a tym samym witajcie znów w moim domu rodzinnym. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego i nie są to różdżki, nie jest to kulka. Jest to Rempot, jest to urządzenie, które wyczuwa zarówno fale elektromagnetyczne, jak i też działa na temperaturę, więc jak widzicie ma tutaj diody, te diody się świecą. Zaraz Wam pokażę jak to działa. Wystarczy, że do tego urządzenia coś się zbliży i to urządzenie od razu to łapie, więc jestem bardzo podekscytowana, nie mogłam się doczekać, żeby to urządzenie do mnie trafiło, także dzisiaj będziemy je testować. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że dzisiaj w momencie, kiedy rozpakowywałam to urządzenie, w moim domu pojawił się jakiś dziwny szum. Brzmiało to trochę tak, jakby na chwilę włączył się odkurzacz albo jakieś inne urządzenie i nikogo nie było w domu oprócz mnie i mojego psa i trwało to dosłownie chwilę. Na szczęście udało mi się to uchwycić na kamerze, co prawda nagranie jest średniej jakości i ten dźwięk nie jest za bardzo słyszalny, ale to przez to, że kamera w domu, która nagrywa, ma słaby mikrofon wbudowany, no i też ja nagrywam jakby zrzut ekranu. Teraz wykupiłam pakiet, więc przez kolejny tydzień będę mogła sobie dowoli ściągać po prostu nagrania z tej kamery, ale wcześniej tego nie miałam, no i miałam tylko ten zrzut, więc wrzucę go Wam tutaj. A tymczasem przechodzimy do dzisiejszego odcinka, więc włączę urządzenie. Jeśli ktoś tutaj jest, może skontaktować się ze mną za pomocą urządzenia, które stoi obok mnie, które teraz ma czerwoną diodę włączoną. Lub może skontaktować się używając kulki, która powinna się zaświecić. Więc jeżeli ktoś chciałby ze mną porozmawiać, to ma w tej chwili możliwość, aby użyć dowolnego urządzenia. Czy któryś z Was może to zrobić? Cisza. Jeżeli ktoś tutaj jest i chce ze mną porozmawiać, może użyć różdżek, które trzymam w dłoniach. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na tak, wystarczy, że skrzyżujesz w ten sposób, a jeżeli chcesz odpowiedzieć na nie, wystarczy, że otworzysz w ten sposób. Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby ze mną porozmawiać? Okej. Czy możesz użyć tego urządzenia, które stoi po mojej prawej stronie? Świeci się dioda na czerwono, musisz podejść bardzo blisko, aby móc go użyć. Czy jesteś w stanie to zrobić? Okej. Czy możesz teraz to zrobić? Tak. Okej. Czy mogę Cię odprosić? Czy możesz użyć tego urządzenia? Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby ze mną porozmawiać? Nie, to nie. Będziemy siedzieć w ciszy. Jesteś silną energią, ty możesz to zrobić. Czy to urządzenie jest za blisko mnie? Czy uważasz, że to urządzenie jest za blisko mnie? Ale mnie odkleja. Tak. No i co mam zrobić?
spróbuję jakoś inaczej się ustawić po prostu. Odsunęłam się w takim razie. Mam nadzieję, że mnie widać. Czy możesz teraz użyć tego urządzenia? Tego z lampkami? Z diodami? Chyba się nie da przekonać. Czy możesz użyć teraz tego urządzenia? To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, jak nam się wydaje. Czy masz tyle energii, aby użyć to urządzenie? No tak. To dlaczego tego nie zrobisz? Dlaczego nie sprawisz, że zapalą się inne diody? Chcę, żebym ci pomogła. Czy ja wiem, kim ty jesteś? Czy uważasz, że wiem, kim możesz być? Dobrze. Czy ty... Okej. Dobra, ja muszę sprawdzić informację. Zaraz wracam. Okej. Po 100 latach do was powracam. Zrobiłam kontakt, pogadałam z jedną energią. Być może już nie będzie zakłócała tego, co się tutaj dzieje. Dobra, sprawdzam, czy wszystko działa. Okej. Jeżeli chcecie, możecie użyć urządzenia, które stoi obok mnie z tymi diodami kolorowymi. Ja się odsunę znowu. Ta kulka jest włączona, czy nie? Nie, jest włączona. Dobra, więc możecie użyć też tej kulki, która jest za mną i się w tej chwili świeci. Czy możecie skorzystać z któregoś urządzenia, aby pokazać, że tutaj jesteście? Czy ktoś tutaj jest i chciałby nawiązać ze mną kontakt? Możesz użyć tego urządzenia. Zobacz, jakie fajne. Jak się zbliżysz, to się świeci. Cool. Nie? Aha. Chyba mamy dzień ghostingu. Także dzisiaj jest cold. dzisiaj ignorujemy, widzę. Świetnie. Dzięki. Tacy jesteście. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Okej. Czy możesz wskazać na urządzenie, które prosiłam, żebyś użył albo użyła? Tutaj jest to urządzenie, tak. Czy możesz go użyć? Czy możesz sprawić, żeby któraś dioda się zapaliła? Bardzo cię o to proszę. To bardzo ułatwia komunikację. Tak. Czy możesz go użyć, proszę? Czy możesz użyć tego urządzenia z diodą? A czy zrobisz to? Mogę cię prosić o to? Żebyś to zrobił albo zrobiła? Chodzi o to urządzenie obok. O to. On reaguje, jak go dotkniesz po prostu. Możesz spróbować to powtórzyć? Czy ktoś tutaj jest? Czy jest to ktoś, kto chciałby się ze mną skontaktować? Czy wczoraj z tobą rozmawiałam?
Nie. Czy możesz wskazać, gdzie jesteś? Siedzisz na łóżku? Okej. Czy możesz zapalić kulkę, która znajduje się koło mnie? Przed chwilą ją zapaliłam. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jesteś w stanie włączyć urządzenie, które leży na łóżku z czerwoną diodą? Czy mogę Cię prosić o włączenie urządzenia, które znajduje się na łóżku? Czy dalej jest tu jakaś energia oprócz tych z lalki? Okay. Kim Ty jesteś? I po co tu jesteś? Wyjmij kartę. No dobra. 22. Dobra, jeszcze przetestuję, żeby nie było. Idź. No dobra, liczymy. 22. Zwierciadło. Kto lub co wywołuje w Tobie reakcję? Lustra odkrywają przed nami to, co musimy jeszcze w sobie zaakceptować, pokochać lub czego musimy doświadczyć. Rozumiem. Rozumiem, po co tu jesteś. Okej. Dziękuję. To jest niezwykła energia, bo ta energia jest niezwykle wdzięczna, wybaczająca, kochająca. Piękna energia. Ciekawe. Wydaje mi się, że dużo się jeszcze nauczę. Więc cieszę się, że tu jesteś. Dziękuję Pani Energio za przekaz. W końcu ktoś mi czytanie zrobił. Jesteś kobietą? Nie. Przebywasz tu od dłuższego czasu? Daniel? Nie. Jesteś mężczyzną? Tak. Okej. Wyłącza mnie strasznie znowu. Nie jesteś Danielem. Nie chcesz powiedzieć. Tak. Okej. Gdzie jesteś w tym pokoju? Tam. Dalej. Okej. To było szybkie. Sprowadza Cię tutaj coś konkretnego? Masz mi coś przekazać? Aha. Czy oprócz Ciebie ktoś tutaj jest? Czy są tutaj więcej niż trzy energie? Jest tutaj energia z lalki. To są dwie energie. To jest chłopiec i dziewczynka. Czy możecie użyć dłużej tego urządzenia? Możecie dłużej je przytrzymać? Albo z innej strony? Co masz mi do przekazania? To jest związane z tymi dziećmi? Tak. Okej. Czy one chcą porozmawiać?
Super. Świetnie ci idzie. Prawie się udało. Czy potrzebujecie odprowadzenia? Dość tutaj pobyliście. Szczerze, będę tęsknić. Ale wiem, że na was już po prostu pora. Mam nadzieję, że zapamiętacie mnie dobrze. Zawsze możecie do mnie przyjść, zawsze możemy sobie pogadać. Dziękuję wam za kontakt, dziękuję, że tu byliście. I postaram się was odprowadzić, bo faktycznie już na to czas. Powinniście już odejść tam, gdzie wasze miejsce i tam, gdzie będzie wam przede wszystkim lepiej, gdzie będziecie mogli liczyć na rozwój. Więc cieszę się, że ta chwila nastała. Cieszę się, ale będzie mi was brakowało. Jak będę patrzyła na tą lalkę, to będę o was pamiętała. Więc pamięć o was nie zginie tak łatwo. Zrobiło się chłodniej. Teraz was odprowadzę. Dziękujemy. Ale hit. Macie jeszcze siłę, to jeszcze tą kulkę jakbyś chciała włączyć. Tak mi wtedy. Tam co różnica jest wysoka w sumie. Patrz, ja tego w ogóle nie dotykam, stałam. Jeszcze mówię, tutaj stoję. No. I w tym momencie się to włączyło. Ja nie chcę się tego. Okej, dobra. No proszę cię jeszcze raz zrób to. Poniedziałek. Podejście 348. Czy możesz sprawić, że to urządzenie zareaguje? Zapali się jakaś dioda? Coś się wydarzy? Te urządzenie, które jest na łóżku. Czy możesz je zapalić? Dziękuję bardzo. Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby ze mną porozmawiać? Tak! Nie wiem, co chodzi. Czemu to się świeci? Co to z... Okej. Jesteś inną energią. Czy to ty kazałeś mi zapalić świecę wcześniej? Właśnie tego dnia? Spróbuję przesunąć tę kulkę, znaczy to urządzenie, żeby było bardziej tam. Bo tam było wcześniej, za którymś razem w ogóle nie reagowało, więc nie chcę, żebyście myśleli, że akurat w tym miejscu reaguje. Czy możesz przestać używać to urządzenie, proszę? Możesz przestać wydawać ten dźwięk? Czy możesz przestać? Proszę? Możesz przestać... Czy możesz... Dziękuję. Czy jesteś kobietą? Czy jesteś kobietą? Jesteś mężczyzną? Nie chcesz ujawniać swojej płci? Ta kurka. Okej. Czy możesz jeszcze raz użyć rempoda? Czy możesz jeszcze raz użyć rempoda? Dziękuję. Zapomniałam wam opowiedzieć o moim śnie dzisiejszym. Śniło mi się, że moja mama była u mnie w pokoju i byłyśmy właśnie tam wczoraj
I moja mama znowu prosiła o kontakt tę energię i zaczęłam nagrywać materiał i na moim telefonie, jak nagrywałam, pokazało się trzech mężczyzn, których tak naprawdę nie było. Stali oni na bieżni, znaczy przy bieżni tutaj, tak? To byli chyba bracia, oni byli razem. I jak odkładałam telefon, to ich nie było, tylko widziałam ich przez właśnie telefon. No i nie wiem, miałam jakieś takie poczucie niepokoju, to było bardzo dziwne i obudziłam się z tego koszmaru w końcu, ale co to miało oznaczać? Czy możesz przestać... Dziękuję. Czy możesz użyć jeszcze raz tego urządzenia z diodą czerwoną? Może to chodzi o to, że trochę los kuszę w ten sposób? Czy możesz wskazać, gdzie ono jest? Możesz wskazać przez różdżki? Możesz zrobić to samo z drugą różdżką? Tam. Okej. Okay. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jesteś tutaj? Czy jesteś tutaj, żeby mnie chronić? Ale ja cię nie znam. Ty nie jesteś Danielem. Ty nie jesteś Danielem. Jesteś inną energią. Czy długo ze mną już jesteś? Wskazujesz siebie. Czy przyszedłeś skądś za mną? Nie. Nie. Okej, okay, dlaczego siebie wskazujesz? Dlaczego siebie wskazujesz? To nie jesteś ty. To nie jesteś, tu ktoś jeszcze jest. Alarmuję, że ktoś jeszcze jest. Czy to jest energia, której powinniśmy się stąd pozbyć? Czy to jest energia, która gdzieś energetycznie mnie wy... Nie wiem czemu, ale jak zaczęłam ogarniać ten pokój, skanować tą energię, to ona się pokazała jako matrioszka i miała pełno warstw i była taką małą, ciemną matrioszką. Ciekawa. Nie, nie dotykaj mnie. Możesz przestać? Dziękuję. Odprowadziłaś ją? Tak. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc. Ty lubisz elektryczność, co? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Nie jesteś Danielem. Guys, urządzenie działa. Jest dobrze. Udało się. I co? Będę kończyła w takim razie ten odcinek. Do następnego. I w końcu będę mogła wam pokazać Rampoda na live'ie. Ja wiem, że ta część akurat ma gorszy dźwięk. No ale cóż, rozładowuje mi się telefon. Więc jest jak jest. Ale mam nadzieję, że film wam się podobał. No i co? Do następnego. Hej!